Kochani, wczorajszy temat konferencji, ktoś tak nawet powiedział po konferencji, był bardzo dołujący. Miał być dołujący, miał być trudny, miał być takim momentem, w którym będziesz wręcz zmuszony do tego, żeby wejść w to, co jest dla ciebie trudne. No bo prawda jest taka, że my sami z siebie nie chcemy, nie? My bardzo lubimy grzać swoje cztery litery, lubimy być ciepłymi kruchami, nie lubimy się zmagać. Więc mam nadzieję, że mi się trochę udało wczoraj ciebie zmusić wręcz do tego, żeby skonfrontować się z tym, co w tobie jest trudne. Dzisiejszy temat jest oczywiście związany z wczorajszym, ale jest trochę już w innym klimacie. Chodziłem sobie dzisiaj cały dzień z tą konferencją. Ja mam w ogóle, taką zasadę, że staram się, jak głoszę czy homilię, czy jakieś konferencje, że nie przygotowuję sobie tego miesiąc przed, bo i tak bym co innego potem powiedział. Tylko zawsze staram się, wiecie, tak na żywo. I tak sobie dzisiaj chodziłem po Cytadeli. I tak chodzę i mówię, Panie Boże, ja nie wiem, co im powiedzieć dzisiaj. Naprawdę nie wiem. I tak chodziłem, gdzie Ty jesteś, nie? I tak patrzyłem na te drzewa, w ogóle Cytadela pięknie dzisiaj wyglądała, polecam. I tak chodziłem, mówię, gdzie jesteś? W sensie wiedziałem, że mam dzisiaj powiedzieć o tym, gdzie i jak spotkać Boga. No i łaziłem po tej Cytadeli z taką właśnie myślą, co mam wam powiedzieć. I tak naprawdę na początku nie wiedziałem. W sensie pomyślałem sobie, że oczywiście mogę powiedzieć takie oczywiste oczywistości. Wyczytać mnóstwo punktów z katechizmu, które znasz albo i nie znasz. Ale mnie to jakoś by nie zadowalało. Ale przyszło mi potem bardzo konkretne natchnienie i mam nadzieję, że może za bardzo tutaj herezji nie powiem. Może mi się uda trochę rozwalić twoje myślenie skostniałe, pełne jakiegoś przyzwyczajenia, ale chcę tę konferencję sprowadzić do tego, że jeśli chcesz spotkać i spotykać w swoim życiu Boga, to musisz się spotkać z sobą. Że to nie chodzi ciągle o to, że my mamy dobijać gdzieś tam do drzwi, lecieć na Marsa i tam ose Pan Bóg siedzi na tronie, że ciągle mam gdzieś szukać Pana Boga ciągle poza sobą i ciągle się tak zmagać i ciągle się trudzić i nie wiadomo, gdzie Go znaleźć, czy tu pod ołtarzem siedzi, czy nie wiadomo gdzie. Tylko chodziło ciągle za mną to zdanie dzisiaj, jak po tej Cytadeli łaziłem, spotkaj się z sobą, to spotkasz Boga. Do tego za chwilę wrócę. Ja myślę, że w szukaniu odpowiedzi na pytanie, gdzie i jak mogę spotkać Boga, można pójść w różne kierunki, ale jednym z tych kierunków jest na przykład pobożność. Wielu ludzi w Kościele dzisiaj, być może Ty też, chcąc znaleźć Boga, stara się rozwijać w sobie pobożność. Wielu zakłada, że jeśli będzie bardzo pobożną osobą, to wtedy na pewno Boga spotka. Że jeśli będzie takie, a nie inne rytuały zachowywać, przestrzegać, przeżywać, to na pewno Boga spotka. Ale wiecie, i tutaj gwiazdka, to nie chodzi teraz, że hejtuje pobożność, tylko że chyba wielu ludzi w Kościele jest bardzo pobożnych, ale mam wrażenie, że z Bogiem to się kompletnie nie spotykają. Nie wiem, czy też macie takie czasem wrażenie. Może spotkaliście takich ludzi w Kościele, że są bardzo pobożni. Po prostu ta pobożność się wręcz wylewa, jak tłuszcz bokami. Ale gdyby tak popatrzeć na nich i poszukać Boga, który mówi przez ich postawę, no to tam za wiele byśmy nie wycisnęli. Dobrze jest być w życiu pobożnym. Definicja pobożności mówi, że pobożnym człowiekiem jest ten, który inwestuje swoje siły w wiarę. I to jest taki pozytywny wydźwięk tego słowa. Ale myślę, że można też być bardzo w negatywnym sensie pobożnym. I pobożność nawet, sorry, jeśli kogoś to urazi, ale pobożność może nas od Pana Boga oddalić. Tak powiedziałem to. Może nie tu, ale może w internecie potem będą hejty. Pobożność nas może od Boga oddalić. Dlaczego? Bo niektórzy z nas traktują pobożność jako coś, co totalnie załatwia sprawę. I niektórzy z nas myślą, że jeśli dużo się modlę, w sensie dużo odmawiam modlitw, tekstów, dużo spełniam rytuałów,
jestem w jakichś ramach religijności, to na pewno jestem blisko Boga. No, nie. Pupa blada. Postaram się brzydko nie mówić dzisiaj. Nie zawsze bycie pobożnym oznacza, że spotykasz się z Bogiem. Czasem nasza pobożność jest po prostu jedną wielką ucieczką. Ucieczką przed Bogiem, ucieczką przed sobą, ucieczką przed lękiem, który w sobie nosimy, bo mamy totalnie pokićkany obraz Boga, że to jest ktoś, kogo ja muszę ciągle zadowalać, za przeproszeniem robić mu dobrze swoją modlitwą, bo jak nie, to mnie pierdzielnie. Taka pobożność może nas tak naprawdę od Boga oddalić. W tym sensie uważam, że pobożność może stać się czymś, co nas od Boga oddali. Jeśli moja pobożność nie jest okraszona sercem, nie jest okraszona miłością, nie jest okraszona czymś naprawdę głębokim, no to ona nie będzie smakować. To jak to jest z pierogami, nie? Dobre pierożki to takie, które są okraszone tam skwarkami, nie? I tak dalej. W pobożności potrzebne są takie skwareczki, którymi jest miłość. Pobożność, a często nawet przesadzona pobożność, może nas od Boga bardzo oddalić, może nas wprowadzić w bardzo nerwicowe stany. To nawet w psychologii już jest termin tak zwanej nerwicy eklezjogennej, że ludzie, którzy nie mają kompletnie relacji z Bogiem, ale jakoś zafiksowali się na różnych rytuałach, wpadają w konkretną nerwicę i trzeba ich potem leczyć psychiatrycznie, terapeutycznie, bo po prostu żyją w takim totalnie lęku. Jest taka dziewczyna, nie wiem, czy kojarzycie taki kanał na YouTubie. Może to będzie tego słuchać, może nie. My się znamy, czasem tam gadamy przez Insta. Chwyty dozwolone. Kojarzycie taki kanał na YouTubie? Nie kojarzycie? Bardzo ciekawa postać, dziewczyna, która w tym momencie, jak to mówi, trwa w traumie kościelnej. Mówi, że straciła wiarę, że jest daleko od Boga, bardzo to przeżywa. Być może w niedługim czasie uda nam się nagrać tam materiał na YouTube'a właśnie o tej nerwicy, o tej traumie. Ale ilekroć z nią rozmawiam, to jakby widzę bardzo mocno, że można w naszej wierze, w naszej pobożności, już mówię teraz ogólnie, w naszej religijności pobłądzić bardzo. I relacja z Bogiem, czy inaczej, bycie w Kościele zamiast uwalniać, to nas niszczy. W samej pobożności niczego złego nie ma, ale jeśli staje się dla mnie formą jakiejś ucieczki od spotkania z Bogiem albo z sobą samym, staje się czymś, co mi zamyka drogę do spotkania z Bogiem. I to jest taka myśl pierwsza, którą chciałem tutaj powiedzieć, że warto też tak prześwietlić trochę swoją pobożność. Jeśli jesteś, uważasz się za człowieka religijnego, pobożnego, to co to w twoim życiu znaczy? Czy ty, spotykasz się dzięki twojej pobożności z Bogiem, czy bardziej to jest taki trochę handelek? Lecę na mszę, bo co? No bo jak nie pójdę, to grzech. Piątek. Poszczę w piątek, bo co? No bo trzeba. No bo grzech. Idę do spowiedzi, bo co? No bo trzeba. Trzeba to rano zrobić kupę, a w relacji z Bogiem można albo nie trzeba być. Pan Bóg chce wolności. I pobożność, w której nie ma wolności, ona bardzo może nas od Boga niestety oddalić. Ojciec Prusak, Jacek Prusak, w książce pod tytułem, tak jak ta tytuł podobny do tej konferencji, Spotkaj siebie, spotkasz Boga, powiedział takie słowa: każdy z nas przeżywa wiarę po swojemu i nie da się stworzyć uniwersalnego obrazu człowieka religijnego. Ponieważ każdego z nas Bóg wzywa po imieniu, to jak będziemy współpracowali z Jego łaską, wynika również z naszej ludzkiej dojrzałości i życiowych doświadczeń. Chrześcijaństwo jest religią relacji i wnętrza. Poza udzielaniem wsparcia i pocieszaniem wiernych w trudnych chwilach, jest też wezwaniem do osobistego i społecznego zaangażowania, ścieżką wzrostu prowadzącą do dojrzałej osobowości. Czemu wielu z nas mówi, że Boga nie doświadcza, nie odkrywa, nie widzi, nie spotyka?
bo jesteśmy daleko od siebie samych. Bo żyjemy w jakiejś bańce, bo tworzymy sobie bańkę na temat Pana Boga, różne wyobrażenia, ale tak naprawdę jesteśmy bardzo na dystans. Bardzo na dystans. Więc jak spotkać Boga? Spotkać siebie. A co to znaczy spotkać siebie? Tutaj z pomocą przyszedł mi dzisiaj święty Augustyn. Kojarzycie świętego? Kojarzycie? Jeden z moich ulubionych, połowę życia przehulał w bardzo konkretny sposób. Nie był zbyt ułożonym człowiekiem, zanim się nawrócił, mówiąc bardzo delikatnie. Ale kiedy się nawrócił, to zrobił to z taką szczerością i z takim otwartym sercem, tak go to przemieniło, że po prostu wow. I w jednej z katechez Benedykt XVI odnosił się do doświadczenia Augustyna, doświadczenia spotkania z Bogiem, którego spotkał w sobie. Jeden z teologów w takim artykule wręcz mówi, że istnieje tak zwana zasada wewnętrzności według świętego Augustyna, czyli jeśli wejdę w siebie, jeśli spotkam siebie, zajmę się tym, co jest tu, łatwiej mi będzie spotkać Boga. I Benedykt XVI, cytując słowa Augustyna, pisze takie słowa w tej konferencji. Oddalenie od Boga oznacza więc oddalenie od samych siebie. I teraz cytuję Augustyna. A ty, przyznaje Augustyn, zwracając się wprost do Boga, byłeś bardziej wewnątrz mnie niż to, co we mnie było najbardziej osobiste, a zarazem wyżej nade mną, niż mogłem sięgnąć myślą. Do tego stopnia, że, dodaję w innym miejscu, wspominając okres przed nawróceniem, ty byłeś tuż przede mną, ja zaś odszedłem nawet od samego siebie. Nie mogłem siebie odnaleźć. Jakże miałbym znaleźć ciebie? I dalej Benedykt mówi, to jest ważne. Człowiek, który jest daleko od Boga, jest też daleko od siebie, wyobcowany z samego siebie i może odnaleźć siebie tylko spotykając się z Bogiem. W ten sposób dochodzi także do siebie, do swego prawdziwego ja, do swojej prawdziwej tożsamości. Nie wiem jak was, ale mnie to tak jara, mnie to tak fascynuje, że kiedy ja w końcu zacznę kochać siebie, kiedy zacznę układać swoją porypaną głowę, kiedy zacznę pracować nad swoim serduchem, choćby tam było niezłe Eldorado, nie to sanachowskie, ale takie inne, kiedy w końcu zacznę dochodzić do siebie, to będzie mi łatwiej spotkać Boga. I myślę, że to doświadczenie mogłoby potwierdzić wielu ludzi, nie tylko nawróconych, ale na przykład ludzi, którzy przeżyli bardzo owocną psychoterapię. Ja mam za sobą 3. Powiem wam, że poznawanie siebie to naprawdę było poznawanie Boga. Dochodzenie do ładu ze sobą sprawiło, że ja nagle zobaczyłem, że kurde, przecież Bóg jest. Ja go nie widziałem, bo wiele rzeczy mi go zasłaniało. W tej zasadzie wewnętrzności Augustyna oczywiście nie chodzi o to, żeby sobie wszystko psychologizować, żeby równać duchowość z terapią. Nie chodzi też o to, żeby się ciągle autoterapeutyzować. To trzeba rozdzielić, nie? Tylko chodzi mi o to, żeby wprowadzić w życie część największego przykazania, o którym mówił Jezus. Wiecie, jakie jest, nie? Jak Pan Jezus powiedział? Tak jak Pan Jezus powiedział, czyli kochaj siebie. No i tam bliźniego i Boga. Ale tam też jest napisane kochaj siebie. To jest największe i pierwsze przykazanie. Całe prawo prorocy ograniczają się do tego. No kosmos, jeśli to jest pierwsze i największe, a my go nie zachowujemy, w ogóle nawet nie zaczynamy go praktykować, tylko zaczynamy od złej strony, to jak mamy Boga spotkać? To jak mamy być chrześcijanami? Jeśli dla nas ważniejsze jest to, żeby wyklepać modlitwę i nie zjeść mięsa w piątek, to jest po prostu najważniejsze, a nie próbujemy kochać siebie, człowieka, Boga, nie próbujemy dochodzić do ładu ze sobą, to jak mamy Boga spotykać? Dzisiaj w Kościele jest Ewangelia o Marcie i Marii, o dwóch przyjaciółkach Jezusa.
Razem z Łazarzem to była trójka ludzi, którzy po prostu byli przyjaciółmi Jezusa. Do nich Jezus poszedł parę dni przed śmiercią. W Wielki Poniedziałek zawsze czytamy Ewangelię, że Jezus przed Paschą udał się właśnie do nich, do swoich przyjaciół. I dzisiaj jest ten fragment historii Marty i Marii, kiedy Jezus przychodzi, wpada na herbatę. Oczywiście tak nie jest napisane, ale tak już dodaję. Nie? I co robi Marta? Marta zaczyna być bardzo aktywna. Na potrzeby konferencji, powiedzmy, bardzo pobożna, bardzo zaangażowana, dużo robi. Lata w te i we w te, nie? A Maria co? A Maria se siedzi przy stopach Jezusa, patrzy na Niego, słucha Go, zatrzymuje się. Nie lata, nie zadyndala w te i we w te. Skupia się na Jezusie. A dzięki temu, że się na Nim skupia, to też się skupia na sobie. Skupia się na tej relacji, którą mają. No i jak ta Marta wychodzi z pretensją do Jezusa, ej Jezu, powiedz jej coś, bo ta głupia nie pomaga. Jezus mówi, kobito, niepokoisz się i martwisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Czym jest to jedno? No to jest takie zatrzymanie się przy Jezusie. Takie zatrzymanie się też przy sobie. Chcesz spotkać Jezusa, tak jak Maria, przestań biegać. Przestań uciekać. Przestań uciekać przed sobą, a spotkasz tego, który cię stworzył. Przestań uciekać przed tym wszystkim, co w sobie nosisz. Pan Bóg się tego nie boi. Pan Bóg się tego nie brzydzi. To ty się tego często brzydzisz. Ale Bóg to widzi i mówi, okej, no jest słabo, niezłe Eldorado, ale kocham dalej, nie? Przestań uciekać przed sobą, a spotkasz Boga. Co to znaczy spotkać się ze sobą? To było kolejne pytanie, z którym sobie dzisiaj chodziłem i tutaj można bardzo dużo mówić. W Empiku znajdziecie mnóstwo książek na ten temat. W ogóle to też jest ciekawe, że to jest bardzo temat na topie. Nie? Już Augustyn 1600 lat temu mówił o tym, a my to dzisiaj wałkujemy dalej. Nie? Już psycholodzy piszą o tym i wielkie odkrycia zdobywają w tej materii. Spotkać się ze sobą, kochani, to ja myślę, że po pierwsze no właśnie przestać przed sobą uciekać. Czyli zgodzić się na pewną dawkę samotności. Zgodzić się na to, że to wszystko, co w sobie noszę, to jest naprawdę i normalne, może czasem dziwne, ale jednak moje. Że ten świat, który w sobie noszę, to nie jest coś, czego się mam bać, co muszę od razu oceniać. Że to, jaki jestem dzisiaj, ze wszystkim, co mnie stanowi, to jest po prostu ważne. Przestać uciekać, spotkać się ze sobą, to po prostu no tak się przytulić do siebie samego. Ale to jest trudne, nie? Możecie sobie zrobić takie tygodniowe ćwiczonko. Zwariujecie po 3 dniach. Dajcie sobie codziennie wieczorem godzinę ciszy. Wszystko wyłączyć, od wszystkich się odciąć i siedź w ciszy, ale nie zasypiaj, nie? Tylko siedź w ciszy. Będzie bardzo trudno, bo wiele w nas jest. Ale jeśli będziesz robić to małymi dawkami, to łatwiej będzie ogarnąć ten cały majdan, który w środku sobie nosisz. Spotkać się ze sobą, to zgodzić się na swoją samotność i nie uciekać od samotności. Pokochać samotność. Nie osamotnienie, że masz nawylane na wszystkich. Tylko zgodzić się na samotność. Dobrze być czasem samemu. I w małżeństwie, i w przyjaźniach, i w kapłaństwie, i nie wiem w czym jeszcze. Dobrze jest być samemu czasem. Dobrze jest po prostu pobyć ze sobą. Spotkać się ze sobą, a dzięki temu budować zdrową duchowość, a dzięki temu spotykać się z Bogiem, to też po prostu zatroszczyć się o siebie, ogarnąć swoje wnętrze. Jest taka cudowna książka, polecam, księdza Grzywocza, Patologia duchowości, albo jego audiobook, w zasadzie zapis konferencji, w której on mówi o patologiach duchowości naszej. I on mówi, że patologiczna duchowość, patologiczna relacja z Bogiem to taka, w której ja o siebie nie dbam, w której zapominam o sobie, w której nie dbam o swój odpoczynek, o swój rozwój. To jest patologia. Człowiek, który nie dba o siebie, nie zatroszczy się o siebie, nie zatroszczy się o innych. I też nie spotka Boga. Jeśli jestem człowiekiem, który ciągle jest sfrustrowany, zły, smutny,
pełen pretensji do świata. No to jak ty masz spotkać Boga, jak ciągle żyjesz tymi trudnymi rzeczami? Trzeba się sobą zająć. Spotkać się ze sobą to znaczy też rozwijać w sobie miłość. I to jest temat na bardzo szeroką konferencję. Ale jeśli chcesz spotykać Boga, to po prostu kochaj. Co to by znaczyło w twoim życiu, to ja już nie wiem. Wiem, co to znaczy w moim życiu. I wiem, że kiedy pozwoliłem sobie w życiu na miłość, bardzo różną, spotkałem Boga. No to ciekawa jestem myśl. Ja widzę te uśmiechy. Aha. Kiedy pozwolisz sobie na to, żeby kochać i być kochanym, nawet za cenę tego, że dostaniesz nieraz po głowie, łatwiej ci będzie spotkać Boga, bo Bóg jest miłością. No to jakby inaczej się nie da, nie? Tam, gdzie miłość, to możesz spotkać Boga. I z tym jest związana ostatnia rzecz. Spotkać się z sobą, mieć zdrową relację z Bogiem, spotykać Boga, to po prostu zadbać o więzi. Chcesz spotykać Boga? Zadbaj o to, żebyś miał w życiu dobre więzi. Może to jest na wyrost, ale na przykład dzięki temu, że my tu jesteśmy razem i może się nie znamy wszyscy za dobrze, ale jakąś więź tu tworzymy, nie? Bliższą albo dalszą. Ale mi to na przykład pomaga spotkać się z Bogiem. Jakbym się tutaj sam modlił godzinę przed Najświętszym, też byłoby spoko, bym się cieszył. Ale wiem, że za chwilę ta adoracja, którą razem przeżyjemy, ona mi pozwoli, pomoże bardziej spotkać się z tym, który na mnie czeka. Bo to tak działa. Tam, gdzie więzi, tam spotykam Boga. Dobre więzi, nie patologiczne. Dobre więzi. Ty byłeś bardziej wewnątrz mnie, niż to, co we mnie było najbardziej osobiste. Kiedy jesteś daleko od siebie, jesteś też daleko od Boga. Tak sobie myślę, że zadanie, a może bardziej myśl, z którą chciałbym cię zostawić na tej adoracji, albo na jakiejś osobistej modlitwie potem. Uciekła mi. To taka. No już wraca. Spotkaj się ze sobą też. Będziesz przed Jezusem. To jest akurat, to już tak bardziej katechizmowo, są miejsca w Kościele, w których wiara, nauczanie Kościoła daje nam pewność, 100% wiarę, że spotykam Boga. To są sakramenty, Najświętszy Sakrament, liturgia Kościoła, Boże Słowo, lud modlący się. To są takie pewniaki. Więc jakby wiem, że na pewno spotkam tu Boga. Wierzymy. Ja wiem, że nie będziemy tu siedzieć przed suchym andrutem, bo to byłby debilizm. Siedzieć przed wafelkiem, to odnoszę się teraz do ojca Kaczkowskiego, księdza, on tak mówił. No to wiem i wierzę, że w tej hostii jest ktoś więcej, ale dzięki temu, że on tu jest, to ja też mogę spotkać się ze sobą. Nie uciekaj przed sobą na tej adoracji. Nie uciekaj przed tym, co w sobie nosisz. Może dobra okazja, żeby to wywalić. Żeby powiedzieć w końcu Bogu i sobie, dobra, przestaję uciekać. Chciałbym, żeby coś się w moim życiu też dzięki temu zmieniło. Tyle.